Weź, o. No. Sprzęgło. Kurwa, model wypali. No, benzyna z gazem. Skóry, fury, komory. No dawaj, Krzysiek, Audi gaz, bo... Ile jego chcesz? Ile? Czwórkę, piątkę. Co, to? Zero dajesz? Co to nie. Jest? Trójkę? Trójkę. No to Krzysiek, wyciągaj. Wyciągaj z portfela. A. Może tutaj się znajdą, Krzysiek, może w schowku albo w tym. Może gdzieś 3000 ktoś zostawił przypadkiem. Dobre rodzinne auto. Nie, poważnie, nie daj mi sprzedać. Do trójki sprzedałby? Dawaj, wyciągaj. Ty, a jak do przodu fotel, żeby oparcie? Z prawej strony, a oparcie, tak? O, tak. To tu elektryczne. Tutaj elektryczne, Krzysiek, a? Masz, o. No. Ale mi chodzi o oparcie same. No i nie jedzie do przodu? Nie. Tak to... jest do tyłu, a tak jest do przodu. Ale to ty cały fotel poczuwasz. A mi chodzi tylko samo oparcie. A to chyba tak, tylko tak jak je zrobiłem. Albo pokrętło tak? Jest z boku. Da? Pokrętło z boku jest. Tu, z tej strony nie. Z tej strony. Nie ma? Nie. A jest, przepraszam, masz rację. Masz rację. Krzysiek. No? Tylko Krzysiek musisz ten. Krzysiek. Musisz się podnieść na chwilę, bo tak. O, czekaj. Jeszcze. Dobra. No. Krzysiek, ja mam pytanie do ciebie, nie? Tak. Jakbyś zagrał w filmie o II wojnie światowej, to kogo byś zagrał? Ciebie. Ale ja nie byłem w II wojnie. Jeszcze się nie uraził wtedy. Wojnie. Ciebie. Ja nie byłem wtedy. A pracujesz w II wojnie światowej. A ale kogo? A wiesz dlaczego pracujesz? No. No. Włosy białe masz. Włosy białe mam? No, starej pancerni byli. To, że czarno-biały film? Hans Kloss jeszcze był na przykład. Klimatroniki jakieś widzę tutaj. Nasz niemiecki? Na kubek. O! O, to panty jakiś wypadek. A co to jest? Ze ślepka. Chodź na to. No, to już Krzychu, to już twoje. Już idę. To jedziemy na to? O, to jest pomysł. To, Krzysiek, oni mówią, że na tor, żebyśmy pojechali, się przyjechali tym autem. Na tor, tutaj. Żebyśmy, no. Tym to nie, tego szkoda. Tego szkoda? Ale jak wolno będziemy jechać? Odwrotnie chyba. Odwrotnie, no. O. O. Aha. Chodź, Krzysiek, na torze pojeździmy w koniu. No. Ale czym innym, tak? Się. O kurczę, widzicie? To limuzyna prezydencka Audi A6, ale jakość wykonania to trochę jest. O! A tu w ogóle gdzieś A, bo to jest na ten. Ale to jest najlepsze. Rafała Kosto, muszę pobić lachą na jego filmie. A ja widziałem, że ciebie kiedyś Krzycho gonił tą lachą. A żeby to raz, tak? To jest jego hobby po prostu. No, ale tu kubeczki możesz sobie postawić. No. Kubeczki możesz postawić. No. Wiesz. O, lampki działają. Ty, Rafał, widziałem cię, twój film na tym. No. Na kanale. Nie, koło nocy nie. Jak tam do jakichś do Młodziaków poszedłeś? No. No, na spotkanie otwarte poszedłem. To patrzę, to coraz lepsi są normalnie. Co? Może na spotkanie. No, na spotkanie osoby, otwarte. Latów, tam sześć, wiesz, młodzieżowy strajk klimatyczny w Białymstoku, nie? Ja ich pytam, wiesz, co robią w Białymstoku, co z lotniskiem, co ze spalarnią śmieci. Oni mówią, że nie podobają im się media, które reprezentuje. A ja mówię, to znaczy jakie media? Pan nagrywa z Krzysztofem Kononowiczem. Ja mówię, czy dyskryminujecie Krzysztofa Kononowicza? Ale przyszło czterech małolatów, takie julki typowe, nie? Tak, a tam jeden facet siedzi, nie? A tam cztery dziewczyny.
przyszli i wiesz... Jeden długowłosy chłopak, co wyglądał jak dziewczyna. Spotkanie w knajpie. Tak. Nie zamówili, kazali im coś tam zamówić, tak. Nie? Tak. A co to jest? To klimatyzacje różne, wiesz co, Krzychu, są? Lux impreza. Widzisz, tu robisz, co temperaturę ustawiasz? 18. Kiedyś na tym torcie Asterko. A macie coś do jeżdżenia po torze? Zielonego mamy nawet. To dawaj Krzysiek, przyjedziemy. Nie obrażam ciebie, ale po torze wyścigowym. Samochód zielony. Po torze wyścigowym Radek mówi, żeby taką przejażdżkę zrobić. O. Nie, bo ja na sprzęku nie naciskam. Uważaj, Krzysiek, żeby jedynki nie wrzucić, bo tam... Nie wiem. To wiesz, ale Skody szkoda. Szkoda Szkody. O, widzisz, coś tam wieje nawet. Zimne powinno wiać. Jakby klima działała. Zimne. Wieje zimne, czyli klima działa nawet. Klima działa nawet. Klima działa, tylko nabić trzeba. Na zimno? Ale działa. No trochę zimno, no. Ale na zimno? No na zimno, jest teraz... Czekaj, na 19. Teraz jest najbardziej na zimno, jak może być. A na ciepło na to? A, na ciepło? Na ciepło lato. Na ciepło tutaj można ustawić? 29 stopni zaraz. Krzysiek to tradycjonalista. Krzysiek lubi ciepło. Lubi ciepło. To nie wiem, czy tak na postoju Krzysiek to się nagrzeje zaraz. Zamknięte jeszcze zrobimy. To co, przejdziemy się tym? Zobaczymy? Na tor mówią, że inne nam pokażą samochód. Nie, ale... Tak o, tutaj. Tutaj? Tak. Nie wiem. Gdzie chcesz jeździć? Po placu. Po placu. A ty chcesz, Krzysiek, jechać? Nie masz prawa. Ty chcesz jechać, czy ja mam jechać, Krzysiek? Ty. A. Czekaj. Możemy, no. Coś do mnie alarmuje. Tak, Biuro Interwencji Obywatelskich cały czas interwencje dzwonią. Telefon się urywa. Poszukujemy kandydata na sekretarkę. Kandydatkę. Dawaj. O kurwa, jaki pokrowiec. No. Taki halo? Wodoodporny. Halo? Słucham? Krzysiek, się zapytaj, czy ty katolik. Halo? Ktoś z wrażenia się rozłączył pewnie, jak usłyszał głos Krzyśka. Halo? Nie odzywa się. Do drugiego ucha przyłączył. Halo? Nie, tu mam aparat. A? To halo? Krzyśku, i ja jako sekretarz cię połączę może najpierw. Zapytam, o co chodzi. Jeszcze jest połączenie? Przysłane. Nie, to już halo. Nie ma połączenia, Krzysiek. Halo? Może Wojtek dzwoni? Nie wiem. A wiecie, że Wojtek przyjechał teraz? Do Białegostoku? No. Przed chwilą obiad żeśmy jedli wszyscy z Zodiaku. Z Jarkiem Jackiem. No, a, będzie za... dzisiaj. Tak, będzie za dwa dni w Białymstoku i wraca z powrotem. No, daj, odbierz się. Jakiego chuja wydzwaniasz, powiem. Halo? A kto dzwoni? Zapytaj się, czy ty katolik. A jaki kolega? Słucham? A mieszkasz, tak? A jakie imię? A ile zarabiasz? A jakie Jarosław? Słucham? Czy nie Andrzejewski, bo ja słyszę po głosie i kłosie. Dobra, na razie. Dużo takich fajnych telefonów jest? Nie, takich wariatów. Nie brakuje. Nie brakuje wariatów na świecie. Z dwoma telefonami. Słucham? Nurkujesz z dwoma telefonami, że taki ten? Dobra, jedziemy, Krzysiek, na tor, dawaj. Ja nigdy nie jadę. No ja jadę w jednym miejscu. Na zakupy. Tak. A był na otwarciu Lidla, czy nie? Którego? Tutaj nowego. Około was. A, nie, gdzie? Nie wiedzieliśmy nawet. No, Lidl na Starosielcach nowo otworzyli, no. Ja myślałem, że będzie wstęgę przecinął. A jak? Powoź go, Rafał, to Audi. Ja nawet Krzyśkowi dam pojeździć. Teraz jeszcze raz ja zobaczę, czy odpali. Mhm.
A. No, elegancko. Elegancko Audi. I to A6. To nie byle co. Kierownica. Jednym palcem można. Jednym palcem można. Fajnie. Fajnie. Z pokropcem. I zobacz, trafą, czy jest. Kierunkowskazy? Tak. To Radek powie. Radek, działają kierunki? Prawo. Prawo, lewo działa? Działa, no. Działa wszystko. Światło widać, wszystko też się pali. No, widać na samochodzie, patrz Krzychu. A. Światła jeszcze weź, długie możesz ten. O, patrz, krótkie, długie, wszystko działa. Czy to lobiany zapali? To co, na 3000? Tak. I oddasz? Tak. I skóro razem. Taka okazja. I jeszcze asterkę w rozliczeniu można by oddać jakąś. Tą, co nie jeździ. To no. Taniej wyjdzie. Ty, a jak ten? A, ty. Tu naciskasz, Krzysiek. A chcesz złożyć czy otworzyć coś? Złożyć. O to. Panie, tak, Krzysztof, musisz kiedy nacisnąć. Kiedy Passata złomujemy? Nacisnąć guzik, Krzysiek. Ja papieram koszulkę. O, tak o. Tu. To się chowa wtedy, woń tak jest. Woń do Jacka, powiedz Krzysiek, kasę. A tu? Na, już. Ten. To zamknięcie, otwarcie tego. Drzwi i bagażnika Jacek, jeszcze pewnie. Przyjeżdżaj. Jacek pieniądze jeszcze ma przywieźć dzisiaj, no. Także no. Jacek no. Niech od razu mi przyjedzie. Albo niech Jacek sobie kupi te takie Audi zamiast Hondy. To wygodniejsze jest. Nie. Kiedy Passata złomujemy? Ja bym... Co? Co Honda? Opla! Jak znajdę dokumenty, to przywodzę. Honda wygodniejsza niż ta Audi, Krzysiek? Jacka? Co? Honda wygodniejsza, Jacka? Tam nie wygodniejsza, bo wyższy te. Tam jest lepiej u Jacka w Hondzie? Nie, te. Te lepiej, no. Te lepiej, dlatego, te lepsze. Że ci powiem... no ja wiem, bo on niżej tak obniżył zawieszenie. Nisko wsiadać tobie, niewygodnie, no. No. Ja nie lubię u ciebie, no. Rafał, to jest tak średnio, wiesz. Mogłoby być trochę wyżej jeszcze. Można by, byłoby wygodniej. Jak ty powiedziałeś. No. A to, co jest dobre, no. Wiesz? Dla mnie. No, a to co? Cztery pierścienie robią wrażenie. Tam wizytownik jest. A tu wszystko porobione, czy nie? Wszystko porobione. Na czas. I hamulce wszystko, tak? Hamulce i sprzęgło wszystko. A o te? I odkurzony. Co? Ja przegląd jeszcze zapytaj. Ale Krzysiek, gdzie ty go będziesz parkował, jak już nie masz miejsca? Na ja chcę, żeby my zabrali się Opla. Bordowego? Zielonego. A, zielonego. Tu już siedzi w środku. Tego bez szyby, nie? Niech zabierają. No. A. Jak będziesz miał papiery, to wszystko ci zabiorę. Jak kupca na Lublina mam. Miotło. Dobra. Krzysiek, tu propozycja znowu, że Lublina ktoś chce kupić. Okazanie. Lublina chce kupić. Nie na sprzedaż, tak? Cały czas. Jest co? O Lublinie zapomnij. No to jednak. Miałeś goździelku, lacho za takie w ogóle. Czy ty by... Nie, po sobie. Ja tylko chcę cię zapytać kulturalnie. Czy ty by po rodzinie, tacie, mamie coś sprzedałby? A czemu nie? Zależy co? Przywoził samochód. Samochód, no. To na pewno. A po co mi? Na pewno? Jakby mu się nie... chyba nie. A jakby mu się nie podobał ten samochód? Brzydki. Albo starodawny, albo że za duży, niejeżdżący, za dużo paliwa pali. U nas na Warmii, powiem tobie, jak... Przypuśćmy, dam ten przykład. Tatuś od człowieka kupił wóz. Konny, wiesz. Furę. Furę inaczej. No. Przychodzili ludzie. U nas fura była, wiesz, tip-top zrobiona. Ale to taki wóz do towarów włożenia. I do towarów, i nie do towarów był. No to ludzie to tak mogli usiąść, nie? Na desce, no. Fura. Nie, było siedzenie. A, było siedzenie, okej. Okay. Tak. I powiem tobie, przychodzili ludzie do nas i mówili tak. Bo my mieli cztery wozy. Konne. To wy jak firma transportowa, Krzysiek, byliście. Ale jak firma konia, transportowa. Jak firma transportowa, no. Cztery wozy. A ile koni faktycznie? To jest dobre pytanie. A ile koni? No. Zgadnij. Jeden, on mówi, że jeden pewnie koń. Człowieku, 8 par koni. 8 par? Par. To 16 koni żeście mieli? Tak. O cholera. No. Wiesz?
Ty się by przyjechał. To mogliście do każdego wozu po 4 konie? Dobrze ja liczę, czy źle? Nie. Do każdego wozu po 2 konie. Po 2 konie. Tak. No. Bo ogiery nie zaciągali, bo ogier był wiesz do czego. Nie będę mówić do czego. I wiesz, pan to wie... Ogier był dla przyjemności. Tak można. Czyjej tak? 8 to tak o sobie stało. I wiesz, pan to wie, Rafał, żeby ty przyjechał tam, no. Zobaczył jakie nasze konie ładne, ta. Piękne, wypocione. Jeszcze są? A ja tam mieszkam? To nie. Sprzedali pewnie, nie. Jak się przeprowadzą. Ale ja tam mieszkam? A ja wiem, gdzie Krzysztof Przepraszam bardzo, ja zadałem pytanie dla pana. Ale... Ja tam... Czekaj Rafał, ja ale zadałem dla jego pytanie. Co to znaczy jeszcze tam, Krzysiek? Tak. Tam, co to znaczy tam? Tam? No. Czy ja tam przybywam? Ale Wilkowo czy Białystok? Wilkowo. Nie, ja no. Tam mieszkam? Nie, no tutaj. Białystok. Ulica to chyba rodzice oddali gospodarstwo na skarpaństwo zasrane. No. Komunistyczne. Wiesz? Wiesz jak kiedyś było. Gospodarstwo. Ale ile ci masz lat zapytam? Ja? Tak. A na ile wyglądasz? Nie patrz tam. Tu patrz. A na ile wyglądam? Oczy patrz. 18. Czy ten Rafał? Ja go zapytałem. Na ile lat masz? Ja? Szczerze mu. Ja 70 roczny produkcji. Dziecko jesteś. No. To nie taki już młody też, nie? Przepraszam bardzo. To ile ma Krzysiek? Według mnie to dziecko. I ty Rafał dziecko. Ja 76, no to 45 lat mam, to już też nie taki młody, no. Przepraszam bardzo. No ja. Według mnie to jest dzieci. Dziękuję Krzysztof. A jak ty Krzysiek jesteś 63? No. 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 60 lat, no. 60 lat w tym no. roku. No jak weszło? Kiedy było? Kiedy urodziny były? 21. Stycznia. Tak? I to mnie nie zaprosiłeś na urodziny. Ciebie? No. A ja dzwoniłem do ciebie. Tak? Tak. Tu. A, to może zajęty był. To źle postawione pytanie, chyba Radek. 5 razy dzwoniłem. Dlaczego, dlaczego tak. nie zorganizowaliście imprezy urodzinowej dla Krzyśka w Uniwersytalu? No. Czekaj. Odebrała kobieta, a mówię, z Radkiem chciałem. A na firmowy? Jest Radek? Na stacjonarny. A ona mówi, nie ma. A gdzie? Nie wiem. Leżał już za chlami gdzieś na pewno. Nie wiem, podziały nie wiem. No my to zobacz panie. Była okazja. Pani jego urodziny u jego pokoju. Nie ma. A gdzie? Wyjechał już. A będzie jeszcze? Nie. Wyjechałeś brać. No dziękuję. Jak ja wódki nie piję już praktycznie. Od urodzenia. A od urodzenia nie piję, ale po urodzeniu piłem. Aha. Ale już nie piję znowu. Czy jedziemy na ten tor czy nie? Nie. Jedziemy do Krypura. Dobra. Dlatego, że wiesz, no. Ja muszę film nagrać. A w Lidlu? O, no. Krzysiek, Krzysiek, a co to było? Jest taki film, nie? Że ty po Krypurze ochroniarza ganiasz. Ja nie ganiam ochroniarza. Że ci tam łopatą ktoś pobił. Chciał pobić. Ja że to film nagrać. No. Tak? No. I co to, a za co? Będziecie widzieć, jak to. Ja już wszystko powiem. To powiedz, bo Radek ma inny kanał, to wiesz, nie. Jego widzowie też będą wiedzieć. Ty przeszedł na Radku kanał. Aha. Ty przeszedł na Radkę i już. Prześlę ci film. Ja teraz TikToka katuję. I wiesz co? Chińsko-szpiegowski ten. No ale ja nie mam do naprawdę, jak było, tak jest. Ja nie jestem rytuję. Bardziej no. legalny jak prezydent właśnie. Zaatakować widzisz? Łopatą ci chciał, mówiłeś. I to niespodziewanie. No. I to niespodziewanie, wiesz? Ty, no. W Lidlu nowym czy nie? No. Tu Lidla otworzyli, Lidlu. Mówią. Sklep nowy otworzyli. Lidla? No, Lidl. Nie byłem. A gdzie jest? O tu, za skrzyżowaniem. 4 piwa dawali rano. Jak otwarcie było? Ja no? piwa nie piję. A bezalkoholowe można. Ja piję napoje. Ale wziąć można by było, komuś tak. oddać by można było. Komu? Wojtkowi? Jackowi. Jacek nie pije. O! Jacek jest... Jeszcze dziś, dziś dzień przywieźli, tak. jak jeszcze Wojtek był, no. Piwo czeskie. Stoi pod krzesłem i nie otwarte. Ani folia, ani folia zerwana, nic. Zakurzone nawet. Bardzo dobrze. Ja nie piję alkoholu. To że ty ja nie tylko pijesz, piję mleko, napoje bezalkoholowe. Tak. Spytaj się u Rafała, ile napoje ja mam. Całą werandę. Alkoholowych. Całą werandę. Tak. Bez cukrowych koncentratów takich.
Pomarańczowy, cytrynowy i malinowy. Jechałem z kierowcą taksi. Trzy smaki. Mówię, na BMW byłem, na przesłuchaniu. To powiem tak. Dla was, że... Poprosiłem kierowcę, żeby kupił napój. Jest cukrowy, no, a on kupił mnie wodę. Ja mu podziękowałem, bo woda lepsza, zwykła, lub gazowana, bez cukru, niż cukrem. Co, Coca-Cola niedobra? Co? Coca-Cola? A co, Coca-Cola bez cukru? Jest Coca-Cola bez cukru, no jest niby, no. Zgadza się? Ale niedobra. Rafał? Niedobra. Bez cukru niedobra. Dobra. Niedobra. Dobra. Herbatę piję bez cukru, malinową. Tak. Z cytryną piję. Ja z cukru nie mam w domu. Zdrowy tryb życia. No, tak trzeba, no. No. Leki biorę i żyję. A co tam dzisiaj z majorem jedliście dobrego? Zodiaku. No, my wzięliśmy na wynos. No, babkę? Nie było babki. Nie, babki. Ale miałem babkę. Tam rzadko babkę. Rzadko. Przyjeżdżają i wykupują babkę. Piątek. Widzowie. A dziś piątek. No. Dzisiaj czwartek. Dzisiaj czwartek. A, to jutro będzie. No. Jutro będzie babka. Ale to też nie w piątek, bo ona ze skwarkami jest w środę. A jest, było bez skwarek? Piątek? Tak. A to może tak, no. Ja zaszłam do baru. Kolejki normalnie stałem. Taryfiarze. Taryf jest w samochodzie. Ja zaszłam. Moja babka. Z korkami? Nie. Dwa kawałki. Kupiłem to. Oni powinni mieć taką dla Krzyśka porcję dyżurną. Tak. Że jak Krzysiek przyjeżdża, to specjalnie odłożona jest. Dla Krzyśka. Ale wtedy trzeba, wiesz co, Rafał? Rezerwację Krzysiek musi zrobić. Nie, rano. Trzeba grzać. No wtedy trzeba grzać, tak, jak odłożona na boku to... Trzeba grzać, albo oni grzeją, wiesz, te, jak się nazywają, bazę, bo mają krótkofalówki. Krótkofalówki, żeby podgrzać jedzenie. No. A ty, ja mam krótkofalówki. A ty nie używacie ja nie krótkofalówek? Emituje ten, energię złą. Oj, tak. No. Bez tłuszczu podgrzewa elegancko krótkofalówkę. Poparzyć się można później. Nie bój się, Krzysiek. I powiem tak, że co ja tu chciałem mówić? No. A o krótkofalówce. No. Kup sobie krótkofalówkę. No. I będziesz miał jedzenie ciepłe. Będziesz miał jedzenie ciepłe. No, i tak, no. Ja stawiam na talerz plastikowy. Tak, tylko nie metalowy właśnie. No plastikowy. No, bo metalowych nie można. I wiesz, postawię, nastawię na temperaturę, to ile jestem. Tak. Na czas, na temperaturę. Tak. I wiesz, podgrzewa się. A nie lepiej na piecu kaflowym podgrzać? Dzyń. O. Jak trzeba, to podgrzewa na piecu. Ale zdrowsze wtedy. Rozpalić trzeba by czasem. A ja rozpalam. No, to jak piec ciepły, teraz to można i na piecu. No. Teraz nie trzeba palić, tak jest. Zaciaka Krzysiek założy i ciepło. I powiem dla was, że nie się zwróci do mnie do sądu, bo i tak przegrywacie. Już to czwarty czy która sprawa. I wiecie co powiem? Sędzina powiedziała tak. Głupie wnioski, głupie wariaty jesteście i dalej mówić nie będę. Tak. Sędzina powiedziała. Sobie może mieszkać i nie życie ma, chce. Mam prawo mieszkać gdzie chcieć. Mogę w Berlinie mieszkać nawet. O Moskwie i tak dalej. Dzisiaj? Co? Po co ta sprawa była? A nie powiem. Ogólstwa spowolnienie, tak? Co? Ogólstwa spowolnienie? A co ty nagrywasz to? A ja nie nagrywam nic. Ja widzę, że nagrywasz. Że nie nagrywam. Ty myślisz, że ja kurwa głosi. Radek. Radek. Rozlajta idzie, to nie nagrywam. Ty jesteś młody z szczawek jesteś. Jak ja młody, jak ja siwy jestem, a ty wiesz się siwy. Farbę można pomalować. Nie farbę, Krzysiek. To weź olejną farbą lepiej pomaluj. Szampon daj ich dwa. Ty stary tak jak mój chuj chyba starszy. Osiwiał z nerwów. Z nerwów osiwiał. No, jak z nerwów? No, Radek stresującą pracę tutaj ma. No. Bo jego przychodzą i opierdalają. A, jak sprawa wyszła z tym, że tu facet wziął i pierdolnął? Nic no nie było. Umorzone? No. Ile ci... To odszkodowanie nie było. No nie. A to ty bierzesz tu nie twoje samochody, tylko to jest samochody prywatne od właścicieli.
Kupione. To już kupił. Kupione. Jak w komisie stoi, to już komisowy. Kupiony od kogoś. Mhm. Audi. Na kasety jeszcze, widzisz? Patrz. Widzisz Marylę Rodowicz na kasety. To jest. Elegancko. Rafał się pytają, co Andrzeja spluty. Ale on chyba siedzi, co? Czy nie? Nie, właśnie 17 marca się okazało, wyszedł z aresztu. Ale właśnie siedział od 7 marca. W Plutyczach ty byłeś kiedyś, Pato cię woził, Krzysiek, do Niebieskiej Krowy doiliście. W Plutyczach, tam Gienek i Andrzej w Plutyczach. No. Co różne rzeczy sprzedają na wsi tam i występują w tym filmie, serialu Rolnicy Podlasia. No i co? On siedział? No siedział na chwilę, no. Ale kto, Andrzej? Andrzej, no. Bo to dużo chleł. Nie, bo zwierzęta w szkodę wchodzą sąsiadom i sąsiedzi sprawy mu robią. Że, wiesz, niszczą sąsiadom. A pojedziemy jeszcze raz? A kiedyś możemy jechać do nich, no. A wiesz, że oni chcą 50 zł za wstęp na podwórko? Ja byłem za darmo. 50 zł? Jak ja zajadę, to ja im grosze nie dam, kurwa, tym pijakom. To cię nie wpuszczą na podwórko. Kurwa, się go będzie, ja będę sam. To policję zawołają, Krzysiek. A niech wołają. Policję. No. Spojrzał, ten pan ma prawo wyjść. Jak policja przyjedzie, to jeszcze zdjęcie wezmą, nie? No. Tak. Ja powiem, Andrzej, uspokój się lepiej. Idź tam do Czulika. Radek, Krzysiek zobaczył plakat, że cyrk będzie tu na Wrocławskiej. Mówi, więc że... nie wiem. Tak, drugi chyba kwietnia, teraz, najbliższe dni. Krzysiek do cyrku? Krzysiek mówi, że pójdziemy do cyrku właśnie, no. I że go za darmo zim wpuszczą. Pójdę. Ja mu, a bilety po 40 zł pisze sam. A ja powiem, spierdalaj z biletu. I co, cyrki. Myślisz, że cię wpuszczą do cyrku, Krzysiek? Bez łaski. O. Puszczo, co? Tylko będziesz chciał sztuczkę pokazać. A, że z laską trzeba iść, tak? O, to oni tak samo po policję zadzwonią leży zaraz. Za a jedzie zadzwonię. No i co, żeby wpuścili, czy co? Tak. A jak nie wpuszczą, to koniec występów w Białymstoku. To będzie koniec występu. No i właśnie, no. Nie będzie niczego. Dobry, no, nie będzie niczego. Na szkolnej też dobre były kiedyś, nie? Jak major był. No. Dobry, dzięki Bogu, że nie ma. No. Ale co, mówił, że wraca, czy nie? On wraca, czy nie? Na razie mówi, że musi odpocząć. To jeszcze ma kasy na tydzień. Bo na tydzień może ma, tak. Bo mówi, że jak Krzysiek na niego krzyczy, to on od razu chce mu się wąchać, nie? A na razie nie wącha, mówi. Nie, nie wącha. Czego pierdolną na podłogę? Ja tylko milczałem. I chciał powiedzieć, a Wojciech, a czego pierdolnąłeś na podłogę? Może tylko pije Krzysiek, no. Może go ta praca tak, tam męczy? Tak, a słuchaj jego. On tam zbiera bzdury. Pieniądze na słuchaj, tych lajtach. Słuchaj jego bzdury. Jak a, to Wojtka to nie ma co słuchać. No. Kurczę, ja portfele nie wziąłem. No. Powiedz Jacek pieniądze, żeby przywiózł i tyle. To prawda, zostały w torbie, Krzysiek, wszystkie rzeczy twoje w domu, no. Tak jest. Czy ja miałem pod dom podjechać, no. Ja muszę wziąć, bo muszę kupić zgrzewkę mleka. No. Zgrzewkę mleka, tak, podstawa zakupu. Albo ty kupisz, to ja ci oddam. Które lepsze, w kartonie czy w butelce? No i te, dobra. Tak? O, ja mam pytanie do ciebie. Ty z roli pochodzisz, nie? Jak to z roli? Z wioski? No, ze wsi. Co? Z miasteczka. A ty? Co, ja nie. A ty? Nie. A ja z Zielonej Góry. Ale w Zielonej Górze też może być wsie. To miasto. Tak. Nie, nie miasto. Miasto. Zielona Góra to nie. Jest Zielona Góra. No. Ale owce tam pasłeś. Na górach? No pewnie, że tak. No. To wiadomo, jak góry, to i owce, nie? To jest normalne. No. A dojeliś owce? Czy doiłem owce? O, tam. No, owieczki to mnie doiły. A czy wy mieliście gospodarstwo? Tata? Nie, nie, nie. Ale to jak w kawale, wiesz, o góralu, nie? Że góral mówi do łowieckich, żebyś ty jeszcze gotować potrafiła. Tak, jak górale z łowieckami siedzą o! Po pół roku na ten. Pastwisku, to... Rafał, dobrze, że jesteśmy tu. Nie trzeba takie metrowe no. Pręty. Po co? Nie, ja nie będę mówić na to, ale potrzebne. Ale trzeba powiedzieć. Ile sztuk? Ja będę wiedział... Co? Ile sztuk? Cztery sztuki. Cztery. To będą. A jakiej grubości, Krzysiek, jeszcze? 12? Bo to metrowe pręty mówisz, długość, a... Ugroni się do tyłu. No. Co, takie jak te? Może być grubsze trochę.
to siatka jest. Nie, ale tam pręt stoi. A, taki co tu, tak? Po środku. No jest taki pręt. Nie, no. Tam dalej trochę. Co przewód idzie i... Co przewód podtrzymuje. No, no. Jest, no. Będą. Tak, o. Może trochę być grubszy nam. Pomidorki chcesz sadzić, Krzysiek? Nie. No to ludzi chcesz bić? Nie. A, no to całe szczęście. Kapliczkę buduję może. Nie. Nie, to może tabliczki takie trzeba powtykać, że zakaz fotografowania albo coś nie. Takiego. Nie. Też nie zgadliśmy, to nie będziemy zgadywać, bo to ciężko wyczyć. Będziesz pomagać mi. A drut kolczasty mogę też. Nie, ja mam. I pod prądem jeszcze, Radek, nie. Odrodzenie trzeba zrobić. Ja nie będę prądu robić. To dobrze. Nie, do czego się nie uczę. Bioprądu. Bioprądy? Co? Bioprądy, Radek mówi. O czym? Bioprądy. A co to jest? No coś, że leczenie pewnie, będziemy leczyć prądem. Biologicznie. Nie! Krzysiek, jak rozpętałem drugą wojnę światową. Ty? No. A kiedy rozpętałeś? Tak. A kiedy? W 39. I nie przeżył. Musiał się na nowo urodzić. I zmartwychwstał? Nie, na powietrzu to dobrze. I zmartwychwstał? I zmartwychwstał, tak, dnia trzeciego. Dlatego taki siwy teraz. Ja, żeby mnie... Zestresowany nie, nie, jest. Nie, żeby... Pod ziemią powietrza nie było. No. Sędzinę chciałem się zapytać i Radka chciałem się zapytać. Czy mnie zna, sędzina? Nie. Na świadka cię mógł powołać, Radek. Czego? Całe szczęście. Radka z MOPR-u. Panie Radku, pan mówi, że ja chcę życie popełnić. No tak, popełniłem życie raz, a drugi raz zmartwychwstałem. Dziękuję. Tak jest, no. Od sędziny by się śmiała. No. Wiesz pan? Bo oni mówią, że wiesz, się niepokoją, bo cały czas jakieś anonimowe maile przychodzą, że Krzysiek na filmie powiedział, że się zabić chciał. A sędzina mówi, że on od 2006 roku, tak. Już 16 nie lat. Nie sędzina, ale... Czy tam Bartek i ta. Nie sędzina, tylko ta. A Bartek powiedział, że wszystkich filmów nie ogląda z MOPR-u. Mówi, że niektóre ogląda. Ja wiem, które on ogląda. Ja, żeby sędzina mnie dopuścił tylko do głosu, ja powiedziałem. Mogliśmy trochę pooglądać tych filmów w sumie, nie? A to dużo czasu by zajęło. Po pierwsze, ja chcę zobaczyć filmy, jak Bartek ogląda filmy. A po drugie, ja wiem, jakie Bartek ogląda filmy. Łożysz kobiecie na wrzucalce i dojesz ją. Takie filmy ogląda. To takie... Brawo! To takie dla dorosłych filmy, no. A oni dorosły? Dorosły, no. No. Może taki film oglądać, no. No. To ja powiedziałbym, ile masz kobiet? Jedną, dwie? W MOPR-ze? A on mówi, że przychodzi zawsze do ciebie za taką kobietą. Ja wiem. A, no taka młoda, fajna. No. O, ja fajna. Ja kiedyś przyjdę, to ja powiem, pani, wie pani, nie tęsknię za panią. Serce bije, młotem, kowadłem. Chyba ja życie odbiorę. Ale o, Krzysiek, oni dobrze dla ciebie tak naprawdę chcą. Tylko chyba ja życie odbiorę. Krzysiek, jakby oni dobrze chcieli, to by ci pieniądze przynosili tylko, nie? Chyba ja życie odbiorę. Nie, teraz panią. Powiedzieli, że mogą mu załatwić, że będzie taka kobieta do niego przychodzić. A ja nie? 4 razy w tygodniu. A czego ja, ona ma przychodzić? Gotować to będzie, to prać, o. Sprzątać. O, a u mnie pralka jest. Myć Krzyśka może nawet. O, zakupy, a ja mam prysznic. No. A, to tam ona chyba razem chce. No widzisz, chcą cię odwiedzać, Krzysiek. No to nie. To są fani, to prawdziwi fani. Za pana chcę łapać. O, cholera. No. O, cholera, żeby nie obcięła mnie. No tam, wiesz, będzie... A tam zwierz będzie, tak? Będzie pomagać myć, Krzysiek. Nie, Jarek, tam zwierz będzie, tak? To tam słoń jakiś jest chyba, nie? O! Za trąbę słonia będzie łapać i... To on będzie za trąbę łapać słonia? No i myć będzie trąbę słonia. Kobieta nie zbliży się lepiej. Nie no, jak kobieta to w porządku, Krzysiek. Moim zdaniem okej, no. Ale kobiety też złodziejki są. A, no to jest inna historia, ale trąby nie ukradnie. Ja chyba. Pani sędzi, no nie jestem żadnej kobiety. Chyba, że za pana chce złapać mecz. To bardzo proszę. Jakby facet przychodził i za trąbę chciał łapać, to myślę go. O, faceta? A co, ja gej? No właśnie, o to się rozchodzi, no. Jak ty garysz, to chyba rapał, ty gej. No ja mówię, że wolałbym kobietę właśnie, no.
Ale ty miałeś kobietę jedną. Oj, to nie jedną. I w nogi wpadł i zapadł. Kobiety to męczące w ogóle, Krzysiek, są, wiesz, i w utrzymaniu. Ja wiem, bo ja... Czasochłonne i kosztowne. Ja wiem, kobiety tylko na money, money. No tak niestety jest w życiu, no. No. Czego owysiałeś? I osiwiałem. I łysi. No, i łysi. Jak spokłada idy. No. Tak jest, no. Tylko dawaj, dawaj, dawaj. A Krzysiek bez kobiety i nie łysy. I tak trzeba żyć, widzowie. Tak? Tak trzeba brać przykład. Widzicie, z kogo brać przykład trzeba. Jak lepiej żyć? Bez stresu czy ze stresem? Nie jednym nie chciała. Ty, a to, to, to. Krzysiek się nie dał. No pokaż. A to od lusterek pewnie, Krzysiek. Ustawianie lusterków. Tak? No, no, automatyczne. Tylko kluczyk trzeba by znowu wsadzić i wtedy se lusterko, wiesz, tak ustawiasz. Tutaj, lewo. Ale tu tam, tak? To jedno lewe, a to wtedy prawe. I wtedy wiesz, góra, a. dół i potem te i tak samo, góra, dół, tam. A na prosto? No. A na prosto to, żeby wiesz, przypadkiem nie przystawić potem. Aha. Że jakbyś machnął paluchem, to żebyś lusterków nie przystawiał. A przepraszam bardzo, a gdzie ten? Jest. Radio? Radio to? Nie, 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 nie chodzi. Sanie. Nie, co? Podładować te kurcze. A, gniazdo zapalniczki. Tak. No. Szukaj. Nie ma. To wizytówka. Proszę, to jest Krzysiek. Gniazdo do pokrywki. Gniazdo zapalniczki. Po to ci. Ale gniazdo do popielniczki. A, to nie ma. To dyskwalifikacja auta nastąpiła. Ty kręci telefon podładować. O, widzisz? Patrz. Akumulatorem. Masz. Masz. A tu! No. Pedały wciskasz na przemiennie i się ładuje dynamem. Gniazdo popielniczki jest. A palone było czy nie? O, czyściutka. I krótkofalówka do tego. Krótkofalówka. Do odsmażania. Do odsmażania. A ci powiem, że... Hmm? Ale nie wyjmiesz. Zobacz, nawet złotówki nie zostawili. No. Także jest, gniazdo jest. Tu by mogła być krótkofalówka. Wszyscy jedzenie wkładał i no. podgrzewał. Taki duże to. Talerz pierogów by się zmieścił. I porcja babki. Elegancko by było. I na ciepłe wtedy do jedzenia by było. No. A to tak trzeba. I bagażnik dachowy, żeby. A to tak, trzeba tu. Laskę na bagażnik. Nie, nie, trzeba tu przewiercić, otwórz. No. Gniazdo. Poprowadzić ten prąd. Trzeba do konstruktorów? To trzeba na indywidualne zamówienie takie no, auto zrobić. A jak to musi? No, z krótkofalówką. Nyski nie ma dawno już, nie Krzysiek. Dzisiaj nyski nie masz, nie? Nyskę. Co mówisz? O nyskę pytają. A co, kupiłby? Kupiłby, no. A wiesz dlaczego? A wiesz dlaczego kupiłby? No. Ja słyszałem, że w ogłoszeniu jest... To mówią kierowca i cztery... Czy ktoś? Że rolnik kupił. Tam coś pojeździł, powoził. Chce sprzedać. Ale przód, powiem tobie, to nie do zgryzienia. Naprawdę mówię. Nie, no ja wiem, no. Bo jak ja robiłem sam dla ciebie, to kurwa, wiesz, blacha, o, była. A Krzysiek, a tarpanem jeździłeś? Jeździłem. I co, dobrze się prowadziło? Tarpan. A umiałeś z tyłu tę kanapę rozłożyć, czy nie? Kanapę? No, w tarpanie. Miałem. Dobrze, no. Ja nie umiem. Ona się zacina zawsze. Kto? Ta kanapa w tarpanie. Kanapa w tarpanie. U mnie się nie zacinała. A widzisz jak wygodnie. O, paragon jakiś.
To weź może ci się. Wymiana oleju. O, paliwo ktoś kupował na Orlenie. Skokomo. Orlen. Na Orlenie kupował? Skokomo. A po ile litr? 100 punktów. Po ile litr? Pokaż, poczytamy z kiedy. Siedeś. No. Bo tam tu ma. Na 200 zł paliwa. 100 punktów. Litrów? 14 litrów. 14 litrów za 200 zł? Z groszami. Efekta 7,99. Efekta benzyna, no. Wcześniej. A gdzie? No, jakiś współczesny. A pokaż, Krzysiek, my sprawdzimy skąd, jaka data tego paragonu. W Porosłach. Data. A Porosłach jest. Jest Orlen. 17 czerwiec 2022. W tamtym roku. O, to w tamtym roku. Paliwo po 8 zł było. Potaniało. To na dobre idzie, no. A gdzie 7? 7,90 tu jest. Tu masz, Krzyśku. 25 razy 7,99. A to nie data? Nie, data jest tutaj. 17.06.2022, godzina 22.19. To jak na TikToku robicie te live'y, to oni tam przekłamują z tymi zasięgami, wiecie. To specjalnie takie ściemy wstawiają, żeby ściągać ludzi. No właśnie, TikTok to taki jest. Ogólnie ja nie zarabiam pieniędzy, do mokru chodzę i dają. Nie trawiasz, nie. Zapomogę. No. Rodzinne, żywieniowe, pielęgnacyjne. Na grypaczku? Co? Na grypaczku. No. 500 plus jeszcze pewnie pobiera na dzieciaki. A ja. Na nie swoje. 7 dzieci to można żyć już. 7 dzieci ma? Radek, ile dzieci masz? Co? Ile dzieci? Nie powiem wam na tym. A na lajcie nie powie. Na lajcie nie powiem. A czemu? Co? Bo lajta. Blajta mam. Bo się dowiaduje, ile dzieci masz, no. No. Nie wiesz. Będę mówić, dlaczego na 10 dzieci pobiera. 500 plus. A teraz mniej 500 plus, tylko wiesz jak? 800. Jeszcze więcej będzie. No i tak powinno być. O. Zapach nawet jest. Ale się skończył, no. Czasoku malinowego nalać. Tak jest. Niektórzy te zapachy tak skończy się, czy takie, czy inne. O. Wisi. Wisi, jeździ się, się majta. Tak. I uwagę odwraca. Tak, majta się. Bum, bum, bum. No. Słoiszki, nie słoiszki. Tak jest. A potem zamiast na drogę patrzeć, to patrzy, że mu się majta. Zapach. Ale czy tu jest zapach? Nie ma, puste. No, ale się majta. Soku malinowego nalać. Lubin naprawiony jest, Krzysiek, nie? Lubin chodzi dobrze. Chodzi. Tylko nic się nie uruchamia. No uruchamy się. Po co uruchamiać? Starczy. Jak? Wiesz. No. Dobra. Jedziemy. Na tor?